Cześć, witajcie, ja jestem Stalajksi, rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA San Andreas, no i dzisiaj spróbuję sobie jakoś radzić na mysce, właściwie na braku tej myski, bo niestety no mam problemy z myską, mianowicie no nie mam baterii do myski, skończyła mi się bateria i teraz muszę korzystać z tej mojej myski wlepionej w laptopa. I no, to będzie trochę bardziej niewygodne dla mnie, no ale mam nadzieję, że w tym odcinku jakoś sobie z tym poradzę. W kolejnym odcinku albo ewentualnie wiec kolejnym, w zależności od tego, co dzisiaj jest, co nam radę też nagrać. No bo raczej chyba dopiero na jutro uda się załatwić baterię do myski. Jak to nawet nie będzie trwało dłużej, no ale mam nadzieję, że nie. To coś się spoko uda wymyślać. Więc nie dość, że baterie się skończyły, no to jest, to będzie trzeba znaleźć właściwe baterie do tej myski, a z tym no to może być problem. No ale dobra, na chwilę obecną rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA San Andreas i w tym odcinku będziemy kładzić mić w kamieniomie, zostało na tylko dwie misje do zrobienia. Pierwsza misja jest w miarę prosta, druga niestety misja będzie trudniejsza, no ale mam nadzieję, że uda mi się tą misję wykonać. Za pierwszym razem, koś, no z tym to może być różnie, no tak jak mówię, mam nadzieję, że dam sobie radę. W ogóle to pamiętam, że w trakcie tej jednej misji to ja miałem strasznego glica. Nie miałem strasznego glica w trakcie tej ostatniej misji w mojej drugiej serii. Mam nadzieję, że tym razem na tego glica nie natrafię. No dobra, jesteśmy na miejscu. Coming on. Jest dwie misje nam zostały do końca. No i tym razem mamy tutaj materiał wybuchował, coś tracę za pomocą. Było do zera, zanim pojawi się jakiś pociąg, no was. Więc znowu pojedziemy sobie buldozerem bez muzyki. No ale cóż, takie tacy niestety. I kurde, tego tacy mogliby dać więcej, biorąc pod uwagę to, że jedziemy buldozerem, który wcale nie jest taki zwykły pojazdem, a to tam jest trzeba dojechać, nie? Trzeba dojechać i oczyścić te ładunki wybuchowe, te becki trzeba. Zlikwidować storów. No, w takim razie to jednak jest ten stres, że może mnie zdążyć. No ale mam nadzieję, że znamy radę. Nie no, powiem tak, co jest ta misja, to jest w miarę okej. Okay. No, gorąca będzie ta druga misja, z którą może mogę mieć problemy, no ale mam nadzieję, że uda się ją zaliczyć za pierwszym razem. Dobra, i tutaj są te ładunki, więc coś się za to zabrać. Mam tylko nadzieję, że te ładunki nie mogą wybuchnąć za moją sprawą. No, aby nie. Kurde. Mam nadzieję, że zdążę. Bo w takim stresie to są, to wbrew pozorom to nie jest takie tylko co łatwe, żeby to zrobić. No ale to jest, powiedzmy, w miarę luz sytuacja. Kolejna mi się będzie znacznie gorsza, znacznie trudniejsza. Dobra, to trzy. Nie no, chyba zdążę. Powinnam zdążyć. Dobra, ostatnia becka. Nadjeżdża pociąg. I to jest najszybszy pociąg w historii GTA San Andreas. Patrzcie na to, jak zasuwa. No dobra, misja zalecona. No i została nam ostatnia misja do zrobienia. Dobra, zmienię auto, bo tym to ja tam dojadę dopiero za... No już lepiej tą ciężarówkę wziąć. Z ciężarówką sobie dojadę. No tylko teraz taki problem, że nie mam za bardzo jak zmieniać stacji radiowych. No chyba, że w menu głównym mogę to ewentualnie to jakoś zrobić. Sprawdzę. Okej, w menu głównym mogę ewentualnie, dobra.
Ale to chcę... Mam myskę odzyskać. Nagradzać Lumisle z Wings. Jest to transformacja. Niebawem będzie w mojej serii z komentowania Wings, no bo jest to piąty sezon. I... dojdziemy do szóstego sezonu, gdzie będzie to transformacja właśnie. Najlepsza transformacja z Wings, w moim zdaniem. Dobra, jesteśmy na miejscu, no i zabieramy się za ostatnią misję, która jest tragiczna. Nie lubię tej misji, no ale cóż. Trzeba się za to niestety zabrać. Tutaj będziemy musieli skorzystać zarówno z buldezera, jak i z wywrotki. Będziemy musieli skierować te zece w stronę dźwiga i potem z pomocą dźwiga będziemy musieli to wsadzić na wywrotkę. O, ja pamiętam, że z tym motocyklem był właśnie problem, że ten motocykl wisiał w powietrzu i trzeba go było zdjąć za pomocą snajperki. Na zasadzie teraz tego klica nie ma. Pamiętam, to się bardzo męczyłam z tą Mitchop Sesto. No, ale tym razem może będzie lepiej. O ile nie sknoto tego na koniec, bo to jest... Na końcu potrafiłam strasznie Mitchop sfailować. Niestety. Teraz zajmij się zwłokami. A tego tacy to mogło być więcej. No i się poturlały z łocki. Kurde, weź mnie, nie denerwuj, gro. Rado, gro mnie, nie denerwuj. Ej. No tak mi się nie należy do łatwych. Dobra, wsiądź do dźwigu teraz. No i będziemy właśnie musieli za pomocą dźwigu zabrać te... Będziemy musieli zabrać te... Kurde, myska, no cholera jasna, i widzicie, i to jest właśnie, granie. Na mysce psy wstawione do laptopa, to jest po prostu kosmar jakiś. O, i teraz to dziadostwo, tego strasu nie cierpiałam. Bo się najpierw zajmę z wokami. Zwłoki będą najgorsze. Z tym motocyklem pójdzie lepiej chyba. Dobra, mamy zwłoki. No jeśli chodzi o nie, to najlepiej będzie umieścić na... Kurde, źle. No kurde, no, będę to teraz męczyć. Dobra, ja tak to zostawiam. No mam nadzieję, że się uda. Dobra, teraz motocykl. Z motocyklem już pójdzie łatwiej.
Powinno przynajmniej pójść łatwiej z motocyklem. Dobra, mamy. Wow, co się dzieje? No może niekoniecznie pójdzie łatwiej z motocyklem. Dobra. Wsiąść do wewrotki. Teraz najgorsze to, że muszę jechać delikatnie. Bo te zwłoki i ten motocykl mogą mi spaść. Zjedź ostrożnie. Ten motocykl już czuję, że chyba wsadziłam zbyt blisko. I może być problem niestety. Niestety będę musiał zrzucić te rzeczy do wody. Będę musiał uważać, żebym ja nie spadał do wody. No i to co ja za to chyba będę musiał powtarzać. Nie, proszę nie! Błaga mnie! Nie! Kurwa jebana autostrada! Ja pierdzielę, wiedziałam! No wiedziałam, że to spiepsę! Tylko przez tą zjebaną autostradę! Kurwa mać, jak ja nienawidzę tej misji, ta misja jest spierdolona. Kto to wymyślał w ogóle? Jak mi się nie zbuguje z motocykl, to się musi co ty widzisz misja spierdolić pod koniec. No przez tego przez tą autostradę, no gdyby nie ta autostrada, to by się jeszcze mogło udać. Kurwa mać. No i od nowa. Się z zwłokami zajmę, ze zwłokami chyba pójdzie. Nieco nie, ze zwłokami pójdzie gorzej, ale już wolę to mieć z głowy. Zasrana misja, jak ja jej nienawidzę i teraz będę to męczyć, kuźwa, za 40 minut. Ta misja jest do tego stopnia spierdolona. Motorem policjanta, nie motorem, tylko motocyklem, debile. Ja mogę wybaczyć Blumza, ona mówi motor, a nie motocykl. No ale nie kuźwa ludziom, którzy jednak powinni znać różnicę. Dobra, postawmy teraz po prostu trochę szybciej, no ale w sumie to czas. To, że pójdzie szybciej, to nie ma znaczenia, bo w sumie czasem miałem dobre. Problem polegał na tym, że ta autostrada wszystko zepsuła. Kurde, to źle jadę. Nie sobie wymyślili misję. Po stronę misję sobie wymyślili. Myślą, że to są śmieszni, a nie są. Teraz motocykl. Nie będzie sprawnie teraz, ale
Co z tego? To zostawiać ta autostrada, zadecyduje, czy mi się to uda, czy nie. Waliło ich tym misja, dobra, ta misja jest chora, nienawidzę tej misji. Jedna z najgorszych misji ogólnie w GTA San Andreas. Ja w sumie z tym motocyklem jednak są większe problemy niż z tym... z tymi zwłokami. Kurde, nie źle. Jakby serio, nie dałoby się tego motocykla z nic, nie? A zwłoków gdzieś ukryć. Tak na logikę. Ktokolwiek wymyślał tą misję, nie bądź zdrowy na umyśle. No dobrze, może teraz się uda. Co jest zamordowane, to samochody nam znowu przeszkodzą. Dajcie mi spokojnie przejechać. Powiedziałam coś. Tak. I właśnie dlatego nienawidzę tej misji. Kto to wymyślał? Kto wymyślił tą durną misję? Ja się pytam, który z Rockstara był za to odpowiedzialny? No i super, teraz jest od niebie dostane i będę tak błądziła i błądziła. To jest. No to ja robię kolejne cięcie i widzimy się za chwilkę. No dobrze, to może tym razem się uda. Nie, ja naprawdę nie wiem, kto to mi się wymyślał.
Który z Rockstara był do tego stopnia walnięty na łeb, żeby to mi się wymyślić? Znowu tylko nas morderca autostrada. Nie, 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 proszę, nie, nie. Proszę, nie. Ja, nie, nie. Nie, nie, po prostu nie, nie, nie. Ja mam pecha. Ta misja jest przeklęta. Nie, no żartujecie sobie z... Utknęłam na kamieniu. Dobra, gdzie wydostał się? Proszę, proszę. Ja pierdzi. Udało się. Ale mnie teraz ciary przesły, nie? Naprawdę, ale mnie teraz ciary przesły. Tak mi teraz ciary przesły. No dobra, udało się, mamy 2000. I 10 tysięcy za wykonanie tych misji. Co to teraz było? Ale naprawdę, tak mi teraz ciary przesły. Dobra, no, teraz przekażę nagrodą za... tą misję jest to, że mamy w tym momencie dostępną wywrotkę i buldozer w kamieniołomie. No dobra, statystyki, mamy 65%. Ale nie naprawdę, te zwłoki praktycznie mi już wypadły z tej wywrotki, ale... no coś ci udało się to zaliczyć. No i teraz to się zawsze będzie pojawiać wywrotka i buldozer. Dobra. Chcemy, to możemy sobie zwinąć stąd buldozer albo wywrotkę. No ale jeśli chodzi o kolejne odcinki, to w kolejnych odcinkach to będziemy robić misje... główne. Będziemy robić misje główne. No to w sumie dobra. Nie, bo do końca, to nie będą do końca misje główne, bo to będą misje przygotowawcy nas do napadu, ale... bo to w sumie też, no to nie są misje główne, ale to mogłyby być spokojnie misje główne, bo... to są misje... z Łucim i to są na tyle dobre misje, że spokojnie mogłyby to być misje główne. Czyli to jest właściwie ten sam smyk, co w Wiedźminie 3, że zadania poboczne, niektóre są na tyle dobre, to spokojnie mogłyby to być zadanie główne. I tak jest właśnie w spadku tych misji. No dobra, wracamy już do kasyna, zapisujemy grę i głosujemy wreszcie ten odcinek. Odcinek, który zajął mi trochę dłużej. Bo tego tak nie odsujecie, bo robiłem cięcie, ale... na cztery podejścia, cztery podejścia. Myślałem, że znowu będę musiała mieć powtarzać, ale na szczęście udało się jakoś zapanować nad sytuacją. Dobra. Zbieramy te bronie. I głosujemy odcinek. To będzie na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z GTA San Andreas. Bywajcie.